Stopczyk pali radomskie, a my palimy kalorie, więc dzisiaj powiem wam o tym, jak podnieść swoje spalanie niczym stary dobry diesel. Zapraszam. Dawid Dobropolski z tej strony. Zanim przejdziemy do mięsa, chciałbym wam podziękować za oglądanie tego kanału, za wyświetlenia, lajkowanie, komentowanie, subskrypcje, udostępnianie tych filmików. To jest naprawdę ogromna pomoc, za którą bardzo wam dziękuję. Dziękuję również dla osób, które zdecydowały się dołączyć do grona osób wspierających, gdzie wystarczy kliknąć przycisk wesprzyj i najtańszy próg wsparcia zaczyna się od zawrotnych 10 zł, za które możecie dołączyć do grupy, w której raz w miesiącu prowadzę webinaria w formie live'a Q&A, gdzie możecie pytać mnie o wszystko, a ja na wszystko odpowiadam bez ściemy i bez cenzury. Strona chodźnaketo.pl to strona naszej poradni dietetycznej online, gdzie pomagamy ludziom przejść na zdrową i indywidualną dietę keto. A na stronie ketoza.com możesz zamówić i przeczytać moje książki, zamówić suplementy oraz żywność dedykowaną nie tylko diecie keto od świra na punkcie jakości. Po tym bloku ogłoszeń przechodzimy do palenia kalorii. Każdy z nas wie, że powinniśmy się więcej ruszać, ale nie każdy się do tego stosuje. Problemem nie jest to, że ruszanie się więcej jest nieprawdą. Problemem jest to, że forma przekazu czasami jest mało precyzyjna, jest mało przydatna, mało aplikowalna i właśnie na tym problemie chciałbym się dzisiaj skupić. A zatem pierwszy podstawowy krok, którym warto się kierować przy myśleniu o zwiększaniu spalanych kalorii, to, by wybierać linię najmniejszego oporu. Nie największego oporu, tylko najmniejszego, a często najmniej seksownego, najmniej instagramowego, ale tego, który jesteś w stanie naprawdę codziennie wykonywać, dlatego że nie kosztuje cię on zbyt wiele silnej woli, decyzji, czasu ani pieniędzy. Dobrym przykładem jest tutaj cardio. Każdy z nas zgodzi się pewnie, że lepiej by było sobie ubrać piękne buciki i pójść do lasu, gdzie słonko odbijając się od mchu między drzewkami będzie oświetlać twoją twarz, a ty będziesz sobie biegać po lesie i się dotleniać, niż siedzieć w domu, robić na steperze cardio do mody na sukces. Każdy z nas zgadza się z tym, że to pierwsze rozwiązanie jest dużo lepsze, natomiast nie każdy ma świadomość tego, że nie zawsze jest piękna pogoda, czasami w lesie wyjdzie dzik albo inny wilk, a czasami po prostu nie będzie ci się chciało jeszcze wsiąść do auta i czekać w korkach po to, żeby potem po bieganiu, w spoceniu, w tych korkach z powrotem być. W tym samym czasie oglądanie mody na sukces do robienia sobie orbitreka w domu nie wymaga od ciebie nic, tylko orbitreka i mody na sukces. No i domu. Niezależnie od tego, czy będą korki na mieście, niezależnie od tego, czy będzie piękna pogoda, niezależnie od tego, czy będziesz się czuł na siłach dzisiaj, żeby wsiąść w samochód gdzieś tam. Dlatego, że tak skonfigurowałeś sobie sposób robienia cardio, który wymaga od ciebie jak najmniej decyzji, zawiera w sobie jak najmniej potencjalnych wymówek, jest jak najmniej absorbujący pod kątem przygotowania do tego, żeby robić cardio. Druga linia najmniejszego oporu to mieszanie twojego trybu pracy. To jest szczególnie ważne do pewnego segmentu osób, który wykonuje pracę siedzącą, tak jak ja teraz. Więc jeżeli jesteś grafikiem komputerowym, przedsiębiorcą, właścicielem firmy, kierowcą, kimkolwiek, zastanów się, czy twoja praca może być wykonywana w trybie mieszanym. Wydaje mi się, że kierowca taksówki może mieć z tym spory problem, chociaż znam świrów, mówiąc bardzo pozytywnie oczywiście, którzy w trakcie przerw między kursami robią sobie pompki, brzuszki i barpisy, więc to da się zrobić. W każdym razie, jeżeli pracujesz przed biurkiem, zastanów się, czy przypadkiem nie możesz zainwestować w biurko stojące, a nawet jeżeli jest to dla ciebie blokada finansowa, to czy możesz wziąć laptopa i przenieść go z biurka zwykłego na blat w kuchni, gdzie w sumie nie wydałeś ani złotówki na to, żeby wprowadzić tryb mieszany. Jedna kwestia. Jeżeli wprowadzisz tryb mieszany w swojej pracy, nie łudź się proszę, że od razu 8 godzin dasz radę wystać. Ale daj sobie czas i zobaczysz, że po 2-3 tygodniach z 15 minut na stojąco i 7 godzin na siedząco, nagle te proporcje zaczną się odwracać. I w ten sposób, bez wykorzystywania jakichkolwiek planów, silnej woli, obliczeń, czegokolwiek, zwiększysz swoje spalanie. W sposób stabilny. Kolejna linia najmniejszego oporu dotyczy kroków. Kroki są świetnym narzędziem, dlatego że są mierzalne i są obiektywne i mogą być nisko męczące. I na temat kroków mamy badania naukowe, mamy konkretne liczby. Na przykład to, że powyżej 7-8 tysięcy kroków każdego dnia twój PAL rośnie o 1,4. To jest naprawdę sporo. Dla wielu z nas wystarczy
odrobinę pozmieniać to, co i tak już robimy, żeby zwiększyć ilość wykonywanych kroków. Ja tu zawsze podaję dwa przykłady. Przykład pierwszy to zakupy. Jeżeli jedziesz na zakupy, zastanów się, czy możesz na zakupy chodzić. Jeżeli nie możesz chodzić na zakupy, bo sklep jest oddalony o 10 km, okej, czy jest szansa, żebyś zaparkował samochód 8 km, żeby te 2 km zrobić na pieszo? 9 km, żeby ten kilometr zrobić na pieszo. Drugi przykład, jeżeli masz psiaka, z którym chodzisz, żeby go wysikać pod klatką, pytanie, czy wielka krzywda ci się stanie, jeżeli z klatki zamienisz to na trasę wokół bloku, a później na wokół 3 bloków. To, co i tak robisz, zrobić delikatnie inaczej, czasami może oznaczać diametralną różnicę w skali całego dnia i tym samym w skali tygodnia, jeżeli chodzi o kroki. Jeżeli nie lubisz chodzić, bo to cię męczy, bo to cię nudzi, na to też jest rozwiązanie, na przykład w postaci słuchawek, telefonu i podcastu. Wtedy możesz sobie stworzyć taką regułę, że jeżeli kochasz słuchać podcasty, to słuchasz podcastów tylko wtedy, kiedy jesteś na spacerze. A jeżeli chcesz więcej takich mega fajnych trików, to mega dużo fajnych trików jest na projekcie Redukcja. Ale tymczasem kontynuujemy. Kolejnym sposobem, żeby nie tylko zwiększyć spalanie swoich kalorii, może nie w jakiś kosmiczny sposób, ale jednak, ale przede wszystkim, żeby poprawić partycjonowanie substratów odżywczych, to brzmi strasznie, więc mówiąc trochę bardziej po ludzku, to, że to co jesz idzie trochę lepiej, a nie trochę gorzej do różnych tkanek w organizmie, jest trening siłowy. Jeżeli wizja rozpoczęcia treningów siłowych jest dla ciebie nie do udźwignięcia, na tym kanale odszukasz materiał dla osób początkujących o błędach, osób początkujących na treningu siłowym. Zachęcam ciebie, żeby w tym momencie zrobić pauzę i obejrzeć sobie ten film. Trening siłowy jest absolutnie jednym z najlepszych rzeczy, jakie możesz sobie zafundować, a brak treningu siłowego jest jedną z największych strat, jakie ponosisz każdego dnia, kiedy nie wykonujesz treningu siłowego. Tak, tak bardzo mega jest trening siłowy. Piąty wątek to wellness. Sauna, morsowanie, pływanie, squash, tenis, cokolwiek, co ma formę tak zwanego aktywnego wypoczynku. Piękno tej metody polega na tym, że tutaj nie tylko zwiększasz spalanie kalorii, ale również poprawiasz masę różnych parametrów zdrowotnych, a przy okazji to są takie formy aktywności, które wspomagają generalne dbanie o zdrowy styl życia. Więc warto, absolutnie warto wprowadzić tego typu rytuały, na przykład w każdą niedzielę chodzić na saunę albo na morsing, który będzie generalnie przypominał tobie o prowadzeniu zdrowego stylu życia. I oto 5 nieco mniej oczywistych, nieco bardziej niszowych elementów, które warto przemyśleć, które zachęcam, żebyś sobie w wolnej chwili przekminił, jeżeli chodzi o utrzymanie wysokiej aktywności. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze sposoby na zwiększoną aktywność fizyczną i co wy zmieniliście w swoim podejściu, w swoim działaniu, co sprawiło, że kiedyś tej aktywności było mało, a dzisiaj jest jej więcej, bo być może ktoś inny przeczyta wasz komentarz, wykorzysta go w swoim życiu. To na dzisiaj wszystko. Ja tymczasem zbieram się na trening. Widzimy się w kolejnym materiale. Piona.